trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Głuska z tej strony. Za chwilę połączymy się z Państwa i moim pierwszym gościem, pan profesor Krzysztof Szczerski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Już za moment w Republice. Mam nadzieję, że się za chwilę usłyszymy, zobaczymy. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie profesorze. Kłaniam się. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak na dziś wygląda sytuacja w Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo mamy straszliwą wojnę niemalże w sercu Europy i mamy też, no, zdawałoby się, potężną organizację, której celem jest, no, ograniczanie konfliktów i staranie, stanie na straży pokoju na świecie. To miał być przecież ten mechanizm, który po II wojnie światowej miał umożliwić pokojowe załatwianie spraw, również takich najtrudniejszych między państwami. Czy to jest tak, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest dziś sparaliżowana? Tak to należy opisać tę sytuację? Myślę, że nie. Są dwa elementy tej wojny. Jest wymiar czysto wojskowy, którym oczywiście ONZ nie ma kompetencji, bo ONZ nie ma swojej armii. Błękitne hełmy to są kontyngenty, które są złożone z armii poszczególnych państw, więc ONZ jako taki nie ma swojej armii, więc kwestia wojskowa to jest współpraca dwustronna Ukrainy, to jest kwestia NATO. Jest ten drugi front tej wojny, front dotyczący dyplomacji, sankcji, czy izolowania Rosji w społeczności międzynarodowej po pierwsze, a po drugie także ten front humanitarny, który wydaje mi się dzisiaj coraz ważniejszy, dlatego że widać, że ta taktyka i charakter tej wojny się zmienia. Ona z takiej wojny czysto, powiedziałbym, konfliktu militarnego dzisiaj zmienia się w konflikt przede wszystkim humanitarny. Rosja nie była w stanie uzyskać kapitulacji militarnej Ukrainy. Dzisiaj chce, żeby Ukraina skapitulowała humanitarnie, żeby po prostu ugięła się pod ciężarem tego dramatycznego sytuacji swoich własnych obywateli i tak skapitulowała. Więc dzisiaj ta kwestia pomocy dla Ukrainy, której już ONZ ma dużo do powiedzenia, jest coraz ważniejsza. To proszę powiedzieć w takim razie, no bo ta pomoc siłą rzeczy, ona i tak trudno będzie sprawić, żeby dochodziła do wszystkich i docierała do wszystkich, bo wiemy o tym, że część miast ukraińskich, tych, które są obiektem, no po prostu morderstw, których dokonuje Federacja Rosyjska, one są niedostępne w tej chwili. Nawet jeżeli można tam do nich coś dostarczyć, to są tylko stróżki, a nie strumienie, którymi można transportować chociażby jedzenie, leki, środki opatrunkowe. Wiemy o tym, że Federacja Rosyjska najpierw mówi, że otwiera, zgadza się na korytarze humanitarne. Gdy tylko tam pojawiają się ludzie, to rozpoczyna się ich ostrzał. Więc jak w tej sytuacji można przyjść z pomocą tym ludziom, uwięzionym, Mariupol, kilkaset tysięcy mieszkańców wziętych tak naprawdę jako zakładnicy przez wojska Federacji Rosyjskiej? Bo rozumiem, że przede wszystkim chyba ta pomoc humanitarna będzie w tej chwili kierowana do osób, które po prostu uciekły przed wojną z Ukrainy. Pamiętajmy, że ONZ ma duże doświadczenie w działalności humanitarnej w sytuacji dramatycznych konfliktów na świecie, w Syrii, w Afganistanie, więc to nie jest tak, że pracownicy ONZ już boją się konfliktu, boją się sytuacji trudnych. Nie, oni są naprawdę tam też na Ukrainie, próbują funkcjonować, są też przedmiotem ataków. Był ostrzał także już i straty, jeśli chodzi właśnie o pracowników organizacji międzynarodowych, które chciały nieść pomoc Ukrainie. Więc sytuacja rzeczywiście jest skrajnie trudna. Jak powiedziałem, to jest celowe wywoływanie wielkiego humanitarnego kryzysu, który ma spowodować kapitulację humanitarną Ukrainy, skoro nie dało się skapitulować, doprowadzić do kapitulacji wojennej, wojskowej Ukrainy. Więc to jest bardzo łamiące wszelkie zasady, prawo humanitarne, prawa ludzkie, działanie ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Więc oczywiście ONZ jest gotowy i przygotowuje się i tam, gdzie może, tam funkcjonuje także na terenie Ukrainy. Ale druga transza pomocy idzie dla uchodźców, czy do uchodźców, takich jak ci, którzy znajdują się między innymi w Polsce, w krajach sąsiednich. I ta transza będzie stopniowo uruchamiana, ta pomoc będzie organizowana, ona wymaga pewnej właśnie ustanowienia form i kanałów współpracy, ale wiem, że wszystkie ważniejsze organizacje ONZ-u
agendy ONZ-u są w kontakcie z polskim rządem, mają swoje misje już na terenie Polski i zaczynają organizować systematyczną pomoc także dla uchodźców, którzy są na terenie naszego kraju i krajów sąsiednich. Więc powiedziałem, sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna, jeżeli chodzi o także możliwość pomocy. Rzeczywiście, jak powiedziałem, jest to celowe wykorzystywanie tej sytuacji do tego, żeby zmusić Ukrainę do ustępstw, ale nie poddajemy się. Panie ambasadorze, ja w takim razie jeszcze teraz, odchodząc trochę może od samej tematyki Organizacji Narodów Zjednoczonych, od przedstawicielstwa polskiego, które pan reprezentuje, za chwilę jeszcze do tego tematu powrócę. Chciałabym zapytać, jak pan, dyplomata z ogromnym doświadczeniem, ocenia w tej chwili sytuację międzynarodową wokół wojny na Ukrainie? Bo nie ma rzeczywiście wątpliwości, szczególnie dzisiaj po tych oświadczeniach przedstawicieli służb amerykańskich, nie ma wątpliwości, że to, co najgorsze, być może jeszcze przed Ukrainą, szczególnie po prostu przed samymi Ukraińcami, którzy, tak jak mówiłam, zostali wzięci jako zakładnicy w kilku miastach, być może będzie na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu godzin próba takiego niszczenia Kijowa. To też jest przecież możliwe. Tam też najprawdopodobniej wtedy będą ginąć ludzie. Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na właśnie, na jedność. Pytam się przede wszystkim o świat Zachodu, pytam przede wszystkim o Europę. Dzisiaj jasne stanowisko Stanów Zjednoczonych, żadnego kupowania gazu, żadnego kupowania ropy od Federacji Rosyjskiej. Tak to już nie wygląda na naszym kontynencie. Niemcy mówią, to jest zbyt ryzykowne, tego się nie da tak zrobić szybko. To być może skończyłoby się jakimiś kłopotami dla obywateli niemieckich. Jednym słowem, tak jak surowce płyną w jedną stronę, tak pieniądze będą cały czas zasilać konta Putina. Kilka płaszczyzn, panie redaktor, w tym jednym pytaniu zawartym. Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że my musimy zrobić wszystko, żeby w tej wojnie to Rosja walczyła osamotniona, żeby to Rosja była samotna, a Ukraina nie. To jest zadanie także dyplomacji, także polityków międzynarodowych, żeby to uczynić sytuację odwrotną niż taką, na którą liczyła Rosja. Znaczy, żeby to nie Ukraina była samotna w tym konflikcie, tylko żeby to właśnie agresor był w tym konflikcie osamotniony. I to jest po pierwsze zadanie Zachodu, bo jeśli Zachód nie będzie w tej sprawie zjednoczony, no to naprawdę trudno oczekiwać, że świat, nasze stanowisko poprze, skoro my sami nie jesteśmy jego pewni. Więc im silniejsze, twardsze i solidarne stanowisko państw zachodnich, tym ten cel, jakim jest osamotnienie Rosji, a poparcie Ukrainy, będzie łatwiejsze do osiągnięcia. Natomiast chcę powiedzieć też bardzo jasno, że jeśli chodzi o szerszą paletę i świat szerzej rozumiany, to niestety nie jest już tak dobrze, jakby nam się wydawało. Naszych emocji nie podziela duża część państw na świecie. Owszem, jest zszokowana charakterem tej wojny, zszokowana tym, w jaki sposób Rosja narusza fundamentalne zasady prawa międzynarodowego. Stąd ta duże poparcie dla rezolucji ONZ-u, to de facto nazywała tę wojnę po prostu agresją rosyjską, domagała się jej natychmiastowego zaprzestania. Natomiast gdy już mówimy o perspektywie dłuższej, to nie będzie tak proste, żeby utrzymać świat w takiej samej mobilizacji, w jakiej my byśmy oczekiwali, że będzie utrzymany. To niestety jest tak, że wiele krajów na przykład patrzy na to jako na konflikt europejski i zależnie od tego, jaki ma stosunek do Europy czy do Zachodu jako takiego, tak patrzy na ten konflikt. I niektórzy wprost mówią, to jest wasz problem, tak? To jest problem Zachodu, jeśli chcecie, to walczcie. Nas w to nie wciągajcie. Część, wbrew wszystkiemu, co widzimy, sympatyzuje w tym konflikcie mniej lub bardziej otwarcie z agresorem, mówiąc o tym, to dobrze, niech on wreszcie nauczy Zachód moresu, niech wreszcie pokaże, że Zachód nie jest taki wszechmocny. Niech Amerykanie trochę zrozumieją, że też nie wszystko mogą. Jest bardzo wiele różnych stanowisk na świecie, tych emocji jest bardzo wiele. To nie są koniecznie tylko te, które by nam się wydawały jako oczywiste, że ludzie reagują na te obrazy, na te fakty, na tą rzeczywistość w sposób taki sam na całym świecie. Nie, niestety nie jest aż tak. Tutaj wymaga to rzeczywiście pracy, przekonywania, zabiegania o to, żeby
świat podzielał nasz stosunek do tej sytuacji. Panie ambasadorze, zapytam jeszcze o, no bo dzisiaj w Organizacji Narodów Zjednoczonych dyskusja na temat sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych, no to akurat wszystko to, co dzieje się na Ukrainie, jest dramatyczną ilustracją właśnie tej sytuacji. W sobotę w Warszawie odbędzie się wyjątkowy marsz, bo marsz przeciw wojnie, marsz za pokojem, ale marsz, który jest dedykowany matkom i dzieciom. Jak, proszę powiedzieć, jakie będzie wystąpienie Polski właśnie w tej sprawie? Ja będę zabierał głos dzisiaj po południu, bo tutaj zaczynamy po południu w Nowym Jorku głos właśnie w tej debacie w Radzie Bezpieczeństwa. Będę zwracał uwagę na to, że jak to zawsze bywa w konfliktach zbrojnych, pierwszymi najbardziej ofiarami tych konfliktów padają ci, którzy są w tej konflikcie najbardziej niewinni. Dzieci, kobiety, osoby, które wymagają specjalnej pomocy. Bo pamiętajmy, że na Ukrainie nie tylko mamy do czynienia z gigantycznym tragedią rodzin rozdzielonych, z tragedią kobiet, które zostawiają swoich mężów, synów, braci, uciekają, żeby chronić dzieci. Nie tylko z tragedią dzieci pozbawionych dachu nad głową, bezpieczeństwa i dzieciństwa. Mamy także ogromną tragedię osób niepełnosprawnych, których nikt nie był już dzisiaj, nimi się nie może opiekować, ponieważ po prostu zostały same niekiedy zamknięte w domach, które są ostrzeliwane i po prostu są dzisiaj pozostawione w ogóle te osoby bez pomocy. To jest morze, ogromne morze tragedii ludzkiej, które wylało się z powodu agresji rosyjskiej. Ja będę mówił dzisiaj przede wszystkim właśnie o tym losie kobiet i dzieci, pokazując, że to jest wojna, agresja Rosji, której ofiarą padają ci najbardziej niewinni, ci, którzy po prostu ta wojna niszczy życie, a czasami po prostu odbiera to życie. Panie ambasadorze, to na koniec jedno pytanie. W polskich mediach pojawiła się taka informacja, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nakazała swoim pracownikom, by ci nie używali określeń wojna czy inwazja, mówiąc, opisując sytuację na Ukrainie, a raczej używali słów takich bardziej miękkich, konflikt, ofensywa. Czy rzeczywiście taka dyspozycja została wydana? Rzecznik ONZ-u to zdementował. Ta informacja była oparta na notatce, która pochodziła sprzed wojny i która pochodziła z jednego z regionalnych oddziałów gdzieś na świecie ONZ-u. To nie była notatka centrali. Tutaj ja w tej sprawie interweniowałem razem z ambasadorami Unii Europejskiej. Dzisiaj dosłownie za 2 godziny spotykam się z sekretarzem generalnym ONZ właśnie w sprawie komunikacji, w sprawie jasności przekazu ONZ-u dotyczącej tej wojny. I pan sekretarz generalny Antonio Guterres jest w tej sprawie bardzo jednoznaczny. On mówi o inwazji, mówi o agresji. Taki też język przyjął ONZ. Pamiętajmy, że rezolucja ONZ-u, która przyjęta została tą zdecydowaną większością głosów 141 państw, mówi wyraźnie, że mamy do czynienia z agresją Rosji na Ukrainie. I to jest język ustanowiony, to jest ten język, który przyjął ONZ do opisu tej rzeczywistości. Bardzo dziękuję. Pan profesor Krzysztof Szczerski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, był gościem Telewizji Republika. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Szanowni Państwo, my za moment wracamy. Wówczas będziemy rozmawiać z ekspertami na temat sytuacji na Ukrainie, sytuacji militarnej, ale również tej ostatniej decyzji. Jest komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, wedle którego Polska jest gotowa niezwłocznie i nieodpłatnie przekazać do dyspozycji Stanów Zjednoczonych nasze samoloty MiG-29. Jesteśmy w stanie jako Polska wysłać je w jak najszybciej do bazy Ramstein. Więc na ten temat również już za moment.